zauważał zawsze każdego człowieka i dlatego też kontakt z nim był bardzo łatwy. Jakoś nie, mimo Piłsudski, mimo Sakry, biskupi, nie wywoływał jakiegoś zapeszenia, tylko byliśmy tak na tej, w tej atmosferze życzliwości. I wtedy postawiliśmy księdzu biskupowi, już Karolowi Wojtyle, takie pytanie. No już teraz księdza biskupa nie będziemy tutaj widywali. Niech ksiądz biskup nam zaśpiewa, a on bardzo lubił śpiewać, miał bardzo piękny głos, taki wykształcony, kiedy był jeszcze aktorem wcześniej, a miał taki swój numer, o którym myśmy wiedzieli, że go bardzo lubi. Mianowicie była taka ballada, amerykańska ballada, Stary Kowboj. Treść mniej więcej tej pieśni jest następująca, tej ballady, że stary kowbój widzi, że jego życie powoli dobiega końca, szkapa już ledwo nogami ciąga, dlatego też rozpalił ognisko, siedzi sam i właśnie wspomina całą etapę swojego życia. Proszę pana redaktora, co zrobił ksiądz biskup Wojtyła? Zdjął piłkę, schował do kieszeni, krzyż zakrył sutanną i zaśpiewał nam tą balladę. Do dziś pamiętam ten tempo Bartonu i ta pieśń bardzo taka pasująca do tych, którzy żyją samotnie, a więc dla księży też. My jesteśmy tacy stary kowboje,